Chciałbym wszystkich rodziców i dzieci serdecznie przywitać. Przywitać razem z rodzinką Dziki, która tutaj jest współorganizatorem tej imprezy. Przywitać razem z kołem gospodyń wiejskich w Kiszewku, które też są współorganizatorkami. Przywitać oczywiście razem tutaj z OSP Kiszewo, które nam udostępniło tego super miejsca. Będą nas schładzać wodą, jak będzie ktoś chciał wody troszeczkę się opryskać, to dajcie sygnał, włączymy wąż. A teraz zaczynamy ekopiknik z okazji też sprzątania brzegu Warty. Kto był z was na sprzątaniu brzegu Warty tutaj? Od razu możecie się zgłosić po nagrody do Magdy. Jak chcecie teraz, jak chcecie po konkursie, tam są nagrody, będziecie mogły sobie wybrać z tego stołu, co chcecie. Uczestnicy sprzątania brzegu Warty, ale wszystkie dzieci również. Tylko, że wy będziecie mieli pierwszeństwo. Dobra, zaczynamy zatem. Ja mam na imię Sebastian, jestem z Fundacji Ratuj Ryby. Organizujemy różnego rodzaju edukacje, zajęcia edukacyjne. Od przedszkoli do wyższych uczelni. Organizujemy też różnego rodzaju akcje, które mają pomóc naturze. Po co pomagamy naturze? Dzieci? To już jest konkurs. Po co pomagamy naturze? Kto z was wie? O, nie wiadomo? Najmłodszy uczestnik idzie. Pięknie! Brawa, brawa! Już można kończyć definicję na ten temat, żebyśmy mieli gdzie żyć. Mega! A co dzisiaj dostaliście od natury? Od przyrody? Od Matki Ziemi? Pomyślcie. Co dostaliście dziś od Mamy Ziemi? O, życie. Co jeszcze? Wodę. Wodę. Mega. Jedzenie. Jakie jedzenie? Nauczycielka. Warzywa, owoce. Słońce. Pięknie. Drzewa. Co dają nam drzewa? Świeże powietrze, ale bardziej? Co wszyscy teraz otrzymujemy? Tlen, pięknie. Co jeszcze? Maluchy, co dostaliście od natury? Oprócz tej trawy, po której sobie tutaj chodzimy na boso. No? Piękną pogodę. Brawo, maluchy. Kwiatki. Zobaczcie, jak dużo, prawda? Ryby są dla was bardzo zdrowe, bo wpływają na wasz mózg. Wy teraz dojrzewacie. Uczycie się, mnóstwo wiedzy pozyskujecie, rośniecie z tym, nazwę to mózgiem, więc idealnie wpływają na wasz mózg, idealnie wpływają na wasze serce, na nasze też dorosłych. Na wasz cały układ pokarmowy, mają witaminy A, D, E, kwasy nienasycone, omega 3, omega 6. Mega, mega, mega wpływają na waszą odporność. Przed czym jesteśmy odporni? Przed chorobami. Przed czym jeszcze? Brawo, piona. Przed wirusami. Właśnie. Dobra, ciekaw jestem, czy wiecie, co to jest za ryba? Nie podpowiadaj. Szczupak. 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 Na pewno? To czy cztery? Szczupak. O, ale śniadanie jedliście? Tam jest kiełbasa, co prawda, robiona. No, 3-4. Szczupak. 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 Szczupak powinien być najbardziej popularnym drapieżnikiem naszym wód. Mówię powinien, bo to różnie bywa. Szczupaki mają o tyle problem, że one, żeby złożyć... Co składają ryby? Jaja. Jak się nazywają te jaja? Brawo. Ja z tym mikrofonem nie wyrobię, więc będę was tak pytał. Brawo. Szczupaki składają ikrę na roślinach. Widzieliście na warcie, żeby było dużo roślin pod wodą? U was akurat nie jest źle, bo ja byłem na brzegu i jest trochę trzciny. Ale normalnie na warcie jest bardzo mało trzciny lub też innej roślinności, prawda? I szczupaki nie mają gdzie złożyć jajeczek. No, to jest ich problem. Pamiętacie, co się stało na początku filmu? Oglądaliście Nemo w ogóle? Tak. Co się stało na początku filmu? Jak się zaczynał film? Że co? Że był mama, tata... I co zrobili? Fajne.
No kto pan? Oglądacie czy nie? Do kanalizacji wpadli? To nie początek. To na końcu. Mieli ikrę. I jak mama złożyła tą ikrę, to co wtedy robiły tata i mama? Opiekowali się ikrą. Musimy wiedzieć, dzieci kochane, że większość ryb składa ikrę i płynie dalej. Nie pilnują ikry. A Nemo w ukwiałach, znaczy błazenki w ukwiałach, pilnują tych jajeczek. Co prawda zaraz po pierwszych minutach przypłynęła... Kto przypłynął? Kto to? Reki? To jest reki? Reki to jest... Cicho, dzieci z tyłu. To jest rekin. A to? Głośno. No wszyscy możecie już powtórzyć. No, 3, 4. Barakuda. Barakuda przypłynęła. Zjadła jajeczka. Chyba, o ile się nie mylę, również mamę. I zostało jedno jajeczko, z którego się wylęgł. Nemo. Nie musicie znać od dzisiaj gatunku ryby, w ogóle jakiegokolwiek zwierzęcia. Jak spojrzycie na zwierzę i zobaczycie, jak jest zbudowane, jaką ma nawet barwę, to będziecie wiedzieć, jak żyje. Trochę tak jak na człowieka można spojrzeć. No, nie oceniamy oczywiście ludzi, ale chodzi o to, że jak spojrzymy na tego, to jest drapieżnik czy nie? Tak. Drapieżnik. Drapieżnik czy nie? Tak. No tak... Trochę tak, trochę nie. Drapieżnik czy nie? Nie. Tak. Orka jest drapieżnikiem. No, zdecydowanym. Drapieżnik czy nie? Tak. Tak. Drapieżnik czy nie? Nie. Nie. Widzicie? A wiecie, co to jest ryba? O, brawo. Lin. Dobra. Bardzo wam, słuchajcie, dziękuję, bo ja mogę tak 3 godziny, ale inne dzieci chcą, żeby też się pobawić. Śmiało możecie sobie wybrać nagrody tutaj, wszyscy. A ciebie poproszę, bo jesteś, ile masz lat? 6. 7. A bardzo dużo odpowiadałaś. Masz delfinka ode mnie. Proszę bardzo. Tu możecie wybierać sobie, co chcecie. Z tego stołu, tu. Tak, na łososiu. Ja wam powiedziałem o łososiu dzikim, że jest bardzo zdrowy, ale nie powiedziałem wam o łososiu hodowlanym, który jest bardzo, bardzo niezdrowy. Łosoś hodowlany ma 41 substancji rakotwórczych. Nie jemy łososi hodowlanych. Uwaga, teraz waszym zadaniem jest wyrzucić tego łososia za kran. 3... Hania ładnie rysuje, no pięknie, Haniu. Widziałaś może Paulinę? Pięknie rysuje. Pokaż panu, jaką masz rybkę piękną. Ale ładna. No. I tu jaka ładna rybka, proszę. No piękna. Będzie miała imię? Nie? Bezimienna? Taka po prostu rybka, tak? Super. Czy pana wow, no powiem ci, że umiesz tu brać kolory, brawo. Jeszcze raz pokaż, odwróć. Nie, no mega. To moja rybka. Marta. Super, super, brawo, piona. Pipi, pokaż drugi, bo mam kolor. Wow. To jest...
Odwrócimy tak je prościutko, żeby było dobrze. Teraz położymy taką, położysz sama folinkę, dobra? Nie, na drugą specjalną. Proszę, jedna folinka, świetnie. Odwrócimy i pomożesz mi chyba troszeczkę, co? Chodź, odwróć się tutaj z tej strony. Chwyć sobie tutaj i ciągniemy mocno w tą stronę. Mocno, 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 mocno. Super. Mocno. Możemy puścić. I ma być przypinko czy magnesik? Magnesik. Proszę, odwrócimy jeszcze, bo tutaj chwileczkę. Magnesy i przypinki muszę robić. Tak. I jeszcze raz odwracamy w tą stronę. Tak. I jeszcze raz rączką. Uwaga. Mocno, 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 mocno. Super. Możemy puścić. Odwróć sobie w tą stronę. Proszę, magnesik dla ciebie. Wow, pokaż. Sama zrobiłaś. Pani pomogła. Nie, cię. Proszę bardzo. Podoba ci się? Proszę, magnesik dla ciebie. Piona. Będzie szybszy. Czy ryby drapieżne, czy ryby spokojnego żeru. Podzielimy się na dwie drużyny i kto wygra, pierwszy płynie motorówką. Motorówka będzie. Ona jest na razie tam, ale ją potem zwodujemy. Brawo. Piona, biegnij! Start! Dawaj, dawaj! Dawaj, Eryk, dawaj! Dawaj! Szybko, szybko! Dawaj! Tu przez flagę, tak jest? Piona i następne. O, tam Zuzia, Zuzia, Zuzia. Dziki, nie przeszkadzaj. Ładnie, ładnie, ładnie. Niesamowite. Chodźcie jeszcze raz. Ostatni raz.
I saw the lion on the night and I passed by her window. I crossed the flickering shadow of love on her blood. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. No, mnie śpiewa! My Delilah. Why, Delilah? I can see that you was no good for me. But I was lost like a slave that no man could free. At the break of day, when the night drove away, I was weak. I crossed the streets to her house and she opened the door. She stood here laughing. I fell that knife in my head and she looked no more. My Delilah. Why, Delilah? Sold me for they come to break down the door. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Cała mieszkańca, uwaga! Na dwa! Ha! I kiedy śpisz, ja głowę pełną myśli, niespokojny mam. Każdej nocy czuję strach, że gdy świt nie wstanie nowy. Czy w pamięci twej zostanie mej miłości choćby mały ślad? Gdy odejdę jutro tak, skąd się nigdy już nie wraca? Chcę byś szła po drodze tej, gdzie miłości mej zostawiłem ślad. Gdy mój czas już skończy się, jedno tylko mi obiecasz, że miłość, co złączyła nas, da ci siłę iść pod wiatr, gdy odejdę jutro tak. Czasem bywa tak, wstydzimy się powiedzieć kocham. Potem tylko żal i gorzka pamięć niespełnionych szans. Dzisiaj obiecuję, że nie będzie nigdy więcej takich dni. I bez miłości, bo ja co dzień kocham, będę mówić ci. Gdy odejdę jutro tak, skąd się nigdy już nie wracę? Chcę byś szła po drodze tej, gdzie miłość me zostawiłeś ślad.
gdy mój czas już skończył się. Jedno tylko mi obiecę, że miłość, co złączyła nas, da ci siłę iść pod wiatr, gdy odejdę jutro tak. Więc gdy los ci szansę da, podziel życie znów na dwa, gdy odejdę jutro tak.